Nazywam się Filip Malinowski. Zapraszam Państwa do Chwast Prast Vegetarian Bistro, świata dziko rosnących roślin jadalnych. Chwast Prast Vegetarian Bistro jest kulinarnym przejawem działalności Fundacji Zdrowego Życia. Działamy w takim obszarze proekologicznym ściśle. Zajmujemy się kształtowaniem proekologicznych postaw konsumenckich. Produkty w naszej restauracji są albo wprost z łąk i lasów, zbierane w taki sposób, żeby ekosystemu nie zaburzać. Ewentualnie pochodzą od naszych najbliższych rolników. Ekologicznych szanujemy swoich klientów. Zależy nam na tym, żeby byli zdrowi, jak najdłużej żyli i tym samym jak najdłużej przychodzili do nas jeść. Korzystamy tak naprawdę od zawsze z tych ekologicznych rozwiązań. Jest to bardzo ważne i myślę, że ma wielką przyszłość. Wszystkich zachęcam do tego, żeby wręcz kopiowali nasze pomysły. Chwast Prast Bistro podaje tylko i wyłącznie potrawy roślinne. Nie znajdziecie u nas żadnych odzwierzęcych składników. Tego typu jedzenie służy nie tylko naszemu zdrowiu, ale również kondycji środowiska, w którym żyjemy. Dziś na przykład serwujemy flaczki z żagwi łuskowatej. To jest grzyb tak naprawdę spożywany od stuleci. Nasi sąsiedzi ze wschodu do dziś go zbierają i spożywają. Myślę, że gdybyśmy się na przykład z naszymi gośćmi z Ukrainy udali na grzybobranie do lasu, to każdy by nazbierał pełen kosz grzybów, ale byłyby to zupełnie inne grzyby. Staramy się popularyzować takie, no nie tylko grzyby, ale i rośliny, które tutaj Państwo widzicie, znajdują się w naszych potrawach, czy to kłącze pałki wodnej, z którego robimy gulasz, czy podagrycznik, który dodajemy do falafli, czy pokrzywa, która znajduje się w kotletach i w naszych majonezach, oczywiście bezjajecznych. Majonez pokrzywowo-czosnkowy. Majonezik habanero. Ostatnio zrobiliśmy również kiełbasę wegańską na bazie białka sojowego w trzech wersjach smakowych. No, dwa miesiące pracy. Tutaj jest super produkt w ogóle, który chyba jako jedyni w Polsce robimy, a mianowicie wędzone buraki, zwane również wegańską polędwicą. I nasze tutaj różne wspaniałe słoiczki. Dziki berbery, z którego owoc znajduje się w deserach. Jesteśmy jedynym w Polsce lokalem, który podaje tego typu rzeczy na taką skalę. Na pewno jedynym, w którym zjecie Państwo na przykład kurczaka z drzewa, czyli żółtą hubę, żółciaka siarkowego. W wielu częściach Europy jest jadany do teraz, stanowi takie naturalne pożywienie. Natomiast na przykład przemysł farmaceutyczny chętnie korzysta z właściwości tego grzyba, ponieważ używa go do produkcji preparatów, które wspomagają leczenie nowotworów chociażby. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzin. Thank you.